Don Wasyli jest pewnie najlepiej rozpoznawalnym i najbardziej znanym polskim Romem. Urodził się w Taborze. Jego całe życie łączy się z muzyką. Od 16 lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku. Zaprosiliśmy go do hangaru pełnego samolotów, bo to może jest rodzaj współczesnego taboru. Jak pamiętasz swoją babcię? Moja babcia ze strony ojca pochodziła z niemieckich Romów. Była taką dystyngowaną damą. Była przedwojenną kobietą i przede wszystkim chciała, żeby wszystko miało swoje miejsce i żeby wszystko leżało na swoim miejscu. Ty należysz do grupy Polska Roma. Polska Roma, tak, ze strony mamy. My jesteśmy rdzenni polscy Romowie, którzy tutaj przywędrowali już prawie 6 wieków temu. Mój dziadek, mamy tata, był królem Romów polskich. Moi pradziadowie założyli to prawo, nasze romskie prawo, Romani Pen. Obecny król Romów, Henryk Kozłowski, jest moim kuzynem. Na ile to jakby dobre pochodzenie ciebie odróżniało od twoich rówieśników? Ja myślę, że niczym. Niczym. Wszyscy jesteśmy Romowie równi sobie do tej pory. Nie Romowie, niektórzy nie rozumieją to, że król Romów to nie znaczy, że on ma berło i koronę. Król Romów to stoi na straży naszego prawa. Oczywiście mamy swoje prawo polskie, które musimy przestrzegać, ale jeszcze dodatkowo mamy swoje prawo romskie. Rom na Roma nie może pójść do sądu polskiego, bo u nas tego nie wolno. I nie zdarza to się do dziś? Nie zdarza się. W naszej kaście raz był jeden taki incydent, ale to my zapisaliśmy to sobie wszyscy w swoich głowach, że już więcej się to nie zdarzy. A poniósł jakąś karę ten Rom? Tak. Nie wolno mu wejść do romskiego domu. Został odrzucony? Tak, tak. Czy przypominasz sobie konkretną sytuację, kiedy poczułeś, że żyjesz w otoczeniu znacznie większej grupy Polaków, nie Romów? Myśmy grali zawsze, śpiewali, tańczyli. To zawsze z sympatią nas traktowali Polacy. Zaprzyjaźniali się z nami. Także nie odczuwałem. Czasami były jakieś incydenty pomiędzy Romami a Polakami. No, na pewno było mi przykro. Na pewno było mi przykro, ale zawsze sobie tłumaczyłem, że przecież Romowie nie są wszyscy święci, tak samo jak i Polacy. Urodziłeś się w Łodzi, ale w tym czasie Romowie tak, jeszcze wędrowali. Tabor się zatrzymał w Łodzi, gdzieś na jakimś skwerku czy w parku gdzieś w Łodzi. I ta mama po prostu poczuła, że tam muszę przyjść na świat. Jak pamiętasz życie w taborze? Romowie wędrowali bez map, bez żadnych planów. I często jeżdżąc gdzieś w lesie napotykali następnych, innych Romów. No to jak się spotykali, to już się całują, ściskają, że Bóg im pozwolił, że się spotkali. No i co? Biesiada. Biesiada. No to wtedy ojciec mnie zawsze stawiał, żebym ja śpiewał i grał, no żeby się mną pochwalić. A z kolei z tamtego taboru mieli też rodzice kogoś. No i dawaj, zawody. Zawody, dopiero te dzieciaki zaczęliśmy śpiewać, tańczyć, grać, potem starsi. I tak balanga trwała. I ja byłem zawsze najlepszy wśród tych wszystkich moich konkurentów. Byłeś pupilkiem taty. Pupilkiem taty byłem. Mhm. A potem wyjeżdżamy, żegnamy się, my jedziemy w innym kierunku, oni w innym. I nagle, ponieważ bez mapy wędrowali Romowie, nie wiedzieli nawet, gdzie są, który dzień, która godzina, nagle za dwa dni spotykają się znowu jakoś. Znowu się całują, witają. Znowu balanga. No to co? Znowu Wasylek idzie, śpiewa. Tata mówi mi, nie pamiętaj, żebyś mnie nie zawiódł. Masz być najlepszy. Kiedyś mnie tata wziął do cyrku. Gdzieś staliśmy w jakimś miasteczku i tam przyjechał cyrk. I był taki artysta, bodajże on był Włochem. I śpiewał taką piosenkę o Rosy. O, Rosy, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, o, Rosy. I potem taki moment był tam, że on tam tak długo ciągnie. Tak trzyma to ten dźwięk. Tak trzyma długo, aż brawa mu publiczność bije. I to mi się bardzo podobało.
I teraz na drugi dzień okazja jest, że przyjeżdżają, spotkali się cyganie, piją. Tato mnie pyta, synek, a czy ty pamiętasz, jak wczoraj w tym cyrku, co byłeś ze mną, ten Włoch śpiewał? A mówię, pamiętaj, tato. No spróbuj zaśpiewać. No i ja zacząłem śpiewać tam. Uruzy, i tam kaleczyłem po włosku. No bela, bela more. I tak śpiewam, bo ja byłem bardzo odważny, jak śpiewałem z tą gitarą. To. I nagle w pewnym momencie widzę, że tata taki dumny się cieszy, że ja to umiem. I zacząłem, jak ten Włoch. Tak, trzymasz. I trzymam tak, jak on trzymam. A tata mówi, patrzcie, patrzcie, ten Włoch tak trzymał tego i on, ten dzieciak nawet to próbuje, patrzcie, jak mu to wychodzi. A ja tam, oddechu mi zabrakło, to ja jeszcze raz biorę i udaję, że niby to w jednym tonie ciągnę, a to tak przerywam i tego, no to aż tata sam mówi, no już dobra, wystarczy, ty lepszy od tego Włocha. Ale słuchaj, to jest obowiązanie być takim najlepszym synem. Nie mogłeś go zawieść. W 1964 roku mój tata zmarł, moja ciocia z Bydgoszczy przyjechała na pogrzeb też, rodzina, i ciocia zabrała mnie do siebie, bo ja się strasznie bałem taty, jak zmarł. Bałem się w ogóle duchów. Cyganie w ogóle się boją duchów. Wierzą bardzo w Pana Boga i duchów się boją. A był surowy? Tata nie był surowy, ale pamiętam, że jak spojrzał na nas tata, to czasami myśmy wyczuwali to, żebyśmy się pod ziemią zapadli. Kiedy umiera twój ojciec, a ty się boisz duchów, uciekasz jakby od tego pogrzebu. Tak. Po pogrzebie. Po pogrzebie nie chciałem zostać w Szczecinie, bo bałem się. Ciocia zabrała mnie, siostra mamy. Romowie niechętnie puszczali swoje dzieci do szkół. Jak to się stało, że ty do szkoły chodziłeś? To znaczy, Romowie niechętnie puszczają przede wszystkim dziewczynki, bo się boją, że porwie jakiś chłopak Rom te dziewczynki. Ja natomiast, ja zawsze byłem inny w tym domu naszym. Mnie interesowała cywilizacja, mnie interesowali Polacy, ja więcej Polaków miałem kolegów jak Romów. Ja chciałem się uczyć, no nie miałem takiej możliwości, ale w miarę tam się nauczyłem coś. Tradycje oczywiście przestrzegałem, bo to jest dla nas świętość romskie, ale ja zawsze chciałem być takim cywilizowanym Romem. Jak ci się udawało żyć w tych dwóch światach? Cygana, który chce być cywilizowanym Romem, jak powiedziałeś, który funkcjonuje w społeczności polskiej, i tego przestrzegającego prawo. Bo to nie koliduje. To nie koliduje? To nie koliduje, nawet jeszcze pomaga. Nasze prawo jest bardziej surowsze, co może wydawać się śmieszne. Mamy prawo, a nie mamy więzienia, nie mamy policji, nie mamy urzędników. A na przykład ja się boję bardziej prawa romskiego, jeżeli coś bym przeskrobał. Wolałbym w polskim prawie mieć sąd. Jeżeli ja coś przewiniłem, niezgodnie z naszym prawem, zostaję tak zwano skalany. I nawet jeżeli ja zostanę skalany na rok czasu i ja po tym roku już zostanę normalnie przyjęty do grona Romów, to i tak ta plama na mnie została i na moje dzieci, na moje wnuki, na moje prawnuki. Można się rozwodzić, ale nie można zdradzać żony, zdradzać męża? No tu troszeczkę skrzywdzone są nasze panie. Mężczyzna, jeżeli zdradzi, jest to wybaczalne. Jeżeli kobieta, żona zdradzi, jest to potępiane. A co dziś dzieje się z kobietą, która zdradziła męża? Mążem oczywiście na pewno nie zaakceptuje tego, ani nie pogodzi się z tym, bo taki mąż wtedy straci wartość swoją jako mężczyzna romski. Wolno mu wymienić karę, jaką on uważa. Nawet jaką? No może zabić to nie, bo z kolei go spotka kara polska. Ale romska by nie spotkała. To zależy od Rady Starszych Romów. Na pewno nie, ale żeby tam wymierzyć taką cielesną, porządną karę, to by miał prawo na to. No i przede wszystkim już nie przyjąłby takiej żony, bo wtedy straci swoją wartość męską w towarzystwie mężczyzn romskich. Kobieta u nas przede wszystkim musi być czysta pod każdym względem. To jest jej wartość. To jest jej wartość. Zdarza się u Romów górskich,
Birgitka Roma, że tam cywilizowanie się już ubierają. Tam kobiety mogą nosić spodnie. Tak, noszą. Spodnie, mhm. Tak, jak wiesz. Tam mogą nosić spodnie, tam to. No ale jeżeli chodzi o Polska Roma, mhm. Kielderasza, Lowary, to jeszcze te tradycje trzymamy. Ty pozwalasz swoim wnuczkom nosić spodnie? To znaczy moja wnuczka w tej chwili, jedna maturę zrobiła w tej chwili, a druga ma 14 lat. To jeszcze czasami, jak chce, to włoży spodnie, ale ona już nie chce tych spodni wkładać. My celowo takie młode dziewczynki ubieramy w spodniach jakoś, żeby wyglądały młodo, dlatego że się boimy, że któryś z chłopaków porwie je. Ale tylko dlatego, żeby po prostu jak najdłużej ta dziewczynka była przy rodzicach. Polskie prawo nie pozwala na ślub z 16-latką, 15-latką. Romskie prawo na to pozwala. Myśmy mieli parę spotkań z królem i z Radą Starszych i z Romami z Polski w ogóle, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedobre, żeby porywać tak młode dziewczynki. Staramy się, żeby te dziewczynki były jak najdłużej przy rodzicach. Przynajmniej 17 lat. Przynajmniej, a już 16, no już. Ale zdarzało się, że i 12 lat, czasami 13 lat. I jesteśmy bardzo niepocieszeni z tego. Dlatego, że my już inaczej myślimy, jak kiedyś myśleliśmy w taborach cygańskich. Czy da się pogodzić romską tradycję i ochronę z równouprawnieniem? Pomiędzy kobietą a mężczyzną, można myśleć. No troszeczkę nie bardzo. To znaczy, wcale nie jest tak, że tam mężczyzna u nas dużo więcej znaczy. No ale jesteś macho, mężczyzna musi być macho. No to przede wszystkim, no chłop musi być chłopem, no. A kobieta kobietą, no. Dziś feministki także uważają, że kobiecość to jest ich walor, wartość. Nie chcą się zrównywać z mężczyznami, ale no, chcą mieć pełnię praw. Mi się wydaje, że to nie jest problem, bo myśmy już się przyzwyczaili do tego. Bo na przykład w porównaniu w nieromskiej rodzinie ja rozmawiam z twoim mężem, wymieniamy sobie jakieś zdania i nagle ty mówisz do niego, co ty pleciesz, co ty gadasz, to tak było. Nawet mąż, jeżeli coś tam, coś wymyślił i mi to mówi. A ty chcesz być w porządku, uczciwa, przestań, co ty gadasz, to nie tak było, to tak było i ty mi opowiadasz. No to on wychodzi wtedy na kogo? No jak to? Na kogoś, kto powiedział nieprawdę. My to tak odbieramy. Jeżeli on coś mówi jako mężczyzna do mężczyzny, czy do towarzystwa, to znaczy, że on wie, co mówi. Nie wolno kobiecie się wtrącać, jak mężczyźni rozmawiają. Nie wolno. Nawet jeżeli ta kobieta ma rację. Ale ona poniża wtedy głowę domu, swojego męża. Wkoło świat jednak rozmaite narody, rozmaite nacje próbuje dążyć do tego, żeby zrównać prawa kobiety i mężczyzny. Dlaczego wy chcecie zachować tę odmienność pozycji? Teraz, obecnie, być może to ma jakieś znaczenie, że powinniśmy, a jeszcze za parę lat to na pewno będziemy musieli, bo zaczną się kształcić nasze kobiety, bo to samo z siebie wyjdzie. No i jeżeli taka kobieta wyuczy się romska i będzie, załóżmy, dyrektorem firmy jakiejś, wtedy tak oczywiście. Czyli widzisz taką możliwość, że Romanipen będzie zmieniony? Nie będzie zmieniony, tylko niektóre kodeksy, niektóre paragrafy, niektóre nasze tabu po prostu złamie się. Nasze kobiety są ciemne, przepraszam, nasze kobiety do tej pory. Ale dlatego, niewykształcone, że... i reprezentują tylko swoich mężów, swoje dzieci, swój dom. Ale to wynika z waszego prawa. Tak, z naszego prawa. Czyli miejsce dla kobiety zostało przez was wyznaczone. Tak, ale my zaczynamy już pomagać w tym, żeby nasze dzieci się kształciły. Ja jestem z takim apelem, cały czas myślę o tym, żeby państwo znalazło takie wyjście, żeby ci rodzice, którzy posyłają te dzieci do szkoły i pilnują szczególnie, żeby jakoś im pomagać, żeby tym rodzicom pomagać, które właśnie edukują te dzieci. Twoja pierwsza żona była Polką. Moja pierwsza żona była Polką, ale to było zaledwie parę, ja wiem, może z miesiąc byłem z nią. Czy wtedy byłeś skalany?
Oj, chyba bym był, ale o tym jeszcze Romowie nie wiedzieli, że jestem z nią. Jak to się stało, że tak zwariowałeś i ożeniłeś się z Polką? No, zwariowałem na jej punkcie, bo po prostu była piękną dziewczyną. Jej tata był komendantem milicji wówczas. To był ślub? Nie, myśmy tak ze sobą tylko byli. Nawet niektórzy Cyganie nie wiedzieli o tym. Mówisz o niej jak o żonie, jednak. Ja mam córkę z nią. Doszliśmy do wniosku, że jednak ja nie jestem kandydatem w tej rodzinie milicyjnej, żeby Cygan tam, bo by stracił ten pan komendant dużo opinię swoją. No, czyli zmusili cię do odejścia wtedy od niej? Tak, ten pan komendant powiedział, że on nie chce żadnych alimentów, nie chce nic. On jeszcze może mi pomagać, tylko żebym ja po prostu dał sobie spokój. Powiedział, że wiesz, ja stracę stanowisko, o was się źle mówi. Ja wiem, że ty jesteś w porządku, ale nie wszyscy tak Polacy myślą o was, o Cyganach. A szczególnie ja jestem milicjantem, małe miasteczko jest. A ja mówię, ponieważ w ciąży była moja eksmałżonka, a co z dzieckiem? W każdej chwili, kiedy będziesz chciał, możesz przyjechać, odwiedzać i tak dalej. Tak było, ale dobrze się stało, bo mam teraz mam żonę. To, co było marzeniem nie jednego Cygana, żeby ją porwać. Ona tańczyła, Marysia moja. Miałem takiego przyjaciela, grał na gitarze basowej, Polak. No i poprosiłem go, żeby poszedł do hotelu. Tam do niej zadzwoniłem, żeby ją wywabił. Do samochodu ją wsadziliśmy i pojechaliśmy do Żnina, nieopodal tutaj. Kobieta, którą porywałeś, to była siostra wielkiej romskiej gwiazdy. No tak, Randy przecież, która zdobywała nagrody na festiwalu opolskim. Ja do dziś żałuję, dlaczego nas nie zapraszają do Opola na festiwal. I to jest przykre, że w czasach komunizmu bardziej doceniali Romów jako Polaków nas, a teraz, kiedy jest wolna Polska, nie mamy szans się dostać na festiwal do Opola. Musiałeś dlatego zrobić osobny festiwal. Musiałem stworzyć swój... specjalnie tak, dla Romów. Oni, i dla oni mnie sprowokowali, zmusili do tego, że musiałem swój festiwal mieć, co wyszło na zdrowie i dla naszych fanów i dla nas. Czy zdarza się tobie być atakowanym przez Romów, oskarżanym o to, że zadajesz się z nieromami, że mówisz czasem rzeczy otwarcie? Zdarza się. Mam takie telefony zastrzeżone. I co słyszysz wtedy? No, że sprzedaje się dla nieromów, że dla nieromów pokazuje naszą kulturę, nasze tradycje, że nie umie śpiewać ani moja rodzina, nie umie grać, śpiewać ani nie, że my się nie nadajemy na takie coś, że oni lepiej to zrobią. Listy zdarzały się do telewizji, pisało się na mnie skargi. A myślisz, że to Romowie? Tylko Romowie. Tylko Romowie, bo Romowi w każdej sytuacji pomoże. Pomoże, bo wszyscy jesteśmy braćmi. U nas bracia jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to jest bardzo konkurencja ostra. A jakbyś miał tak zważyć, ile Don Wasyl gromadzi, ogniskuje nienawiści, zazdrości, a ile miłości wśród Romów? Zastrzeliłaś mnie tym pytaniem i bym musiał szczerze odpowiedzieć. Musisz szczerze odpowiedzieć. Nawet jeżeli będzie przykre mi. Nawet jeżeli będzie ci przykre. Bardziej mi zazdroszczą. Ja mógłbym na palcach policzyć, ilu Romów ze mną zdjęcie sobie zrobiło, albo ilu Romów poprosiło o autograf, albo ilu Romów mi powiedziało: stary, dobry jesteś, dużo na nas robisz, dużo nam zrobiłeś i robisz. Poprawiłeś sytuację pomiędzy Polakami a Romami, że Polacy nas szanują, cieszą się, polubili nas. Dzięki ci, stary. Dobrze zrobiłeś. Nikt mi tego nie powiedział. Nikt. Masz taką potrzebę, żeby wypowiadać się w sprawach Romów, żeby na przykład odnosić się do przejawów rasizmu, dyskryminacji, które dzisiaj są nie tylko w Polsce, we Francji, na Słowacji. Nieraz z przykrością muszę powiedzieć, kto jest winien w tej sytuacji. I czasami i na prezydentów też troszeczkę ponarzekać,
czy na Polaków, czy na Romów, bo skoro zostałem wyłany, ale jestem, bardzo jest to mi niezręcznie. Starasz się być człowiekiem środka, balansować pomiędzy, jakby łączyć, być takim spoiwem. To wbrew pozorom bardzo trudna rola. Bardzo trudna. Dostaje się z każdej strony. Z każdej strony się dostaje. A co powinno się w Polakach zmienić, żeby Romom żyło się lepiej wśród nas? W Polakach się dużo zmieniło. W Polakach się dużo zmieniło, bo na przykład chociażby poprzez ten mój festiwal, który co roku oglądają, bardzo się dużo dowiedzieli o nas, o naszej kulturze, o naszej muzyce, o naszych tradycjach. I bardzo, bo wpuściliśmy ich tak zwany, bym powiedział, do naszego domu, bo byliśmy nieufni cały czas. I oni dużo po prostu mieli fałszywych informacji o nas, o Romach i byli po prostu negatywnie na nas nastawieni. Natomiast poprzez ten festiwal oni poznali naszą kulturę, nasze tradycje. I przez to oni są bardzo zmienieni, Polacy, do nas. Tak jak u Polaków, są źli i są dobrzy. Ale nie tak, że zrobi jakiś Cygan coś złego i już Cyganie. Ludziom jest łatwo uogólniać. Dokładnie. Natomiast my jesteśmy Polakami. Mieszkamy tutaj od 600 lat. Nas powinno się zaakceptować. No pewnie, że się zdarzy jakaś tam sytuacja, która jest po prostu z marginesu społecznego, którzy są od nas. Przecież nie wszyscy jesteśmy święci, Romowie, tak jak i Polacy. No to po prostu niech odpowiadają przed sądem. Mało tego, a jeszcze nasi mogą odpowiadać przed sądem króla i Rady Starszych. Mogą podwójnie dostać kary. Nie odrzekamy się sądu polskiego, bo jesteśmy Polakami. Ale żeby na przykład, jeżeli któryś z Romów coś zrobi, to od razu się mówi, że to wszyscy Cyganie są już niedobrzy i wszyscy są złodzieje, brudasy i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Powinni Polacy na nas inaczej, bardziej dłoń wyciągnąć swoją do nas i pomóc nam w tym, żebyśmy się bardziej, żebyśmy byli ufni dla nich. Bo Cygan wtedy jest ufny, jak zobaczy przyjaciela. Mało tego, jak się zaprzyjaźni nim, on zostaje jego bratem, jego siostrą na całe życie. A brata i siostry się nie zdradza nigdy. Cygan nie zdradzi. Dlatego pamiętajmy o tym, moim zdaniem. A przecież wierzymy w tego samego Boga wszyscy.